Witamy serdecznie ze Stadionu Zimowego w Tychach. Być może dziś poznamy pierwszego finalistę Polski. GKS Katowice, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego. W drugiej GKS Katowice w czarno-żółtych strojach, Tyszanie w biało-zielono-czarnych. Dziś optymalne zestawienie obu drużyn w starciach, ale to, co jest na papierze, nie zawsze jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co obserwujemy od początku meczu. Michał Baca i Paweł Breskę poprowadzą dzisiejsze zawody. Andrzeju, na tych samych bramkarzy, na których stawiali poprzednio, czyli John Murray i Tomasz Fuczik. Ustawiają się do strzału Tyszanie. Znowu próba zaskoczenia Murraya. Pomylił się Murray, ale zdołał jeszcze dobre przyjęcie, ale poradził sobie Mroczkowski. Rozegranie do Szczechury. Cichy najeżdżał, ale nie trafił w krążek. Wronka, Pasiu. Teraz szansa przed GKS-em Katowice. Wystawiony krążek, szansa na strzał i obok bramki. Pomylił się Wronka. Wronka, znów się rozpędza Patryk Wronka. Fuczik, gdzie jest gol? Gol, gol dla GKS-u. Katowice sami sobie wrzucili ten krążek, Tyszanie. I znowu duży udział miał przy tym trafieniu Patryk Wronka. Proszę spojrzeć, duża robota katowickiego napastnika. Strzał na ten krążek sparowany. Jeszcze próbował Żołdakow przycisnąć się Tysza. No tutaj radość Johna Murraya taka trochę stonowana jeszcze. Sid, mają kłopoty, żeby wyjść z atakiem Tyszanie. Pasiut i Fuczik. Pasiut, ale czysto. Fraszko na błąd Fuczika. Okazja Wronka! Jeszcze raz Wronka i dwukrotnie Galant i Monta. Jeziorski, miejsca w środku jest Fraszko. Pasiut czy Fraszko? Pasiut, Pasiut poradził sobie Fuczik! Obronił ten strzał. Zagranie, ale opłaciło się Katowiczanom. Szansa, Krężołek. Dograł przed bramkę, nie trafił jednak. Lehtonen, jest dwójka. Katowiczan, Eriksson i Fuczik świetnie broni. Witecki. Witecki, ależ rajd Witeckiego. Pasiut, zabrał mu Jeziorski. Ale było blisko. Mieli zatrzymaną grę. Mniej niż 7 minut. A tutaj świetna szansa Jeziorskiego. Mroczkowski, Bizacki, Mroczkowski! Broni Murray. Tyskie ataki, coraz więcej problemów pod bramką Murraya. Ale Andrzej Sidorenko, jak ma możliwość, no to też to wykorzystuje. Wziąć zamachu, żeby oddać mocniejszy strzał. Wajda, Pasiut, blisko. Witecki, od razu z obrotu strzał. Murray, no to było groźne. Ale czekając na rzucony krążek. Kolusz, tak jak Starzyński, ależ z impetem wjechał między dwóch. Katowiczan, Starzyński, no poszło pod łokcie. Jedni, drudzy, Michalski. Na razie tego braku fizycznego nie widać. Szczechura. Szczechura przed bramkę, świetnie, instynktownie i z refleksji. W tym przypadku spalonego jest Witecki, jest szansa przed Tyszanami. Ale jest także Murray. Już jakiś się błysk tego napastnika. Galant. No i jest krążek, jest szansa, ale jest także znowu John Murray. Urwał się Dupuy. Znowu dobre dogranie w stronę Szczechury. Jeszcze okazja i gol! 1-1 Michael Cichy! Do 54 minuty i 17 sekundy wytrwa. Michalski. Bepierść. Przed bramkę. Fuczik, gol! Gol dla GKS-u! No niemożliwe rzeczy dzieją się tutaj w Tychach, ale szybko odrobili straty. Z tego prowadzenia był remis, ale już wrócili Katowiczanie za sprawą Michalskiego. Znowu na 2-1. 9 sekund tylko cieszyli się Tyszanie. Wronka, szansa przed GKS-em Katowice. Wronka, w środku jest Pasiut. Wronka, tym razem nie w paniach. Sid, znowu Murray. Zamieszanie, Murray. Kiedyś złamana szczęka, teraz twardziel na tafli. Murray z problemami, gdzie jest krążek? Gol! Gol! Gol na 2-2. Tracą Katowiczanie 18 sekund przed końcem. I remis w Tychach.
i odrabiają straty gospodarze tego meczu. Michał Kotlosz, chyba to on jest tym, który skierował krążek do bramki. Potworne zamieszanie, jeszcze był Szczechura. Bartłomiej Pociecha na 2-2, a w dogrywce Bartłomiej Jeziorski. Groźniejsze dziś były ataki Tyszan i teraz może być kolejny Witecki. Kotlosz. Dupuy. Marej, no szczęśliwie. Lehtonen. Bardzo blisko Lehtonen. Wajda Fucik sparował krążek przed siebie. Ma szansę na strzał. Kolusz zrobił sobie miejsce, trafił jednak w Żołdakowa. Jeszcze dobitka, znowu Fucik. Problemy mają Tyszanie, nie ma gola. Zbrydziorski popatrzył na boki, do kogo może grać. Jeziorski i gol nie obok. Mroczkowski. I gol! I gol! I jest trafienie. I Tyszanie prowadzą 1-0 i teraz musi strzelić Lehtonen, jeżeli katowiczanie mają zostać je w grze, a jeżeli nie, to będziemy grać się w... Lehtonen, Lehtonen, gol! I też jest trafienie. I 1-1. No nieprawdopodobne rzeczy dzieją się dzisiaj na tyskim stadionie zimowym. Wytrzymał tę presję na swojego lidera. Christian Mroczkowski czy Marej? Mroczkowski, gol! 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 GKS Tychy wygrał ten mecz po rzutach karnych. Wracamy do satelity. Po 6 meczach półfinałowych remis w tej parze. 3-3. Dziś GKS Tychy triumfuje. Dziś GKS Tychy się cieszy. Dziś GKS Tychy wraca do walki o wielki finał.